Ten blok prawny miał prowadzić profesor Piotr Daranowski, wybitny prawnik z Uniwersytetu Łódzkiego. Niestety ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć dzisiaj. Co zatem idzie, no niestety na mnie będzie ten obowiązek spoczywał, że ja ten blok poprowadzę. W tym bloku mają być następujące referaty. Pierwszy, rzeź woli w świadomości społecznej, referat profesora Andrzeja Szpocińskiego. Następnie rzeź woli, aktualne problemy odpowiedzialności, referat profesora Tadeusza Jasudowicza. Trzeci referat, niemieckie prawo okupacyjne regulujące stosunki polsko-żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie, profesora Bogdana Musiała. Kolejny, straty i szkody wojenne Polski, profesor Krzysztof Miszczak. No niestety akurat nie mógł być obecny również ze względu na stan zdrowia. Będzie go ktoś zastępował, być może profesor Domański, ale nie mamy też pewności, czy on ze względu na stan zdrowia dotrze. W dalszym ciągu czekamy na profesora Ryszarda Domańskiego. Jeżeli nie, to po prostu jego ktoś jeszcze inny zastąpi. Kolejny referat to jest dochodzenie roszczeń od RFN za zbrodnie II wojny światowej. To będzie referat pana mecenasa Lecha Obary. I ostatni, Najwyższy Trybunał Narodowy, referat profesora Karola Karskiego. Czy jest pan profesor Szpociński na sali? Tak? Bardzo, bardzo prosimy, panie profesorze. Ja, nim rozpocznie pan profesor swój referat, minutkę jeszcze zajmę na pewne informacje, które powinny towarzyszyć nam cały czas podczas tej konferencji. Wyświetliłem tutaj taki slajd, który pokazuje, że pewne wydarzenia, które miały miejsce w czasie II wojny światowej, wydarzyły się wyłącznie w Polsce. Pod niektórymi względami Polska w Europie i właściwie na świecie była i jest nadal krajem wyjątkowym. Po pierwsze, jeśli chodzi o państwo polskie, to tylko Polska nigdy nie skapitulowała, nie poddała się najeźdźcom i walczyła od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Po drugie, tylko w Polsce nigdy nie powstał rząd kolaboracyjny, jaki powstały w innych okupowanych przez Niemców krajach. Po trzecie, tylko w Polsce nigdy nie powstały oddziały zbrojne współpracujące z Niemcami, jakie powstały we wszystkich innych krajach europejskich, również nieokupowanych przez Niemcy, a nawet walczących z Niemcami. Takie oddziały powstały nawet na terenie Wielkiej Brytanii. Tylko w Polsce powstało państwo podziemne, ewenement na skalę światową i historyczną. I tylko Polacy, mimo okupacji swego terytorium, wystawili całkowicie ochotniczą armię. 650 tysięcy ludzi, w tym 400 tysięcy w AK i 250 tysięcy u boku aliantów na zachodzie. W innych krajach armie rekrutowały się głównie z obowiązkowego poboru. Polskie armie były w całości ochotnicze. Polityka niemiecka wobec Polaków. Tylko w Polsce Niemcy realizowali plan całkowitego wymordowania polskiej warstwy inteligenckiej. Tylko w Polsce odbywały się łapanki uliczne, polowania z nagonką na ludzi, a schwytany kierowany do niewolniczej pracy lub do obozów zagłady. Tylko w Polsce dla steroryzowania ludności odbywały się uliczne egzekucje. Tylko w Polsce Niemcy zamordowali więcej Polaków, 3 miliony, niż mieszkających na terenie polskich Żydów, 2,7 miliona. Tylko w Polsce na skutek okupacji niemieckiej życie straciło 22,9% Polaków. I tym samym Polska poniosła największe straty ludnościowe ze wszystkich krajów świata. Dla porównania zginęło 0,8% Belgów, 1,5% Francuzów, 0,8% Anglików. Tylko w Polsce Niemcy zaplanowali, w dużej mierze zrealizowali plan starcia stolicy kraju z powierzchni ziemi. I wreszcie stosunek państwa podziemnego do Żydów. Tylko w Polsce żadna instytucja państwa polskiego nie uczestniczyła w zagładzie Żydów. Tylko w Polsce powstała instytucja podziemnego państwa zapewniająca pomoc Żydom Żegota. Tylko w Polsce państwo podziemne opracowało raport dokumentujący niemieckie prześladowania Żydów. Tylko rząd Rzeczpospolitej Polskiej apelował o pomoc dla Żydów, do ariantów, by ich uchronić od zagłady, której sam nie mógł zapobiec. Tylko w okupowanej Polsce Niemcy wprowadzili karę śmierci za każdą najmniejszą pomoc Żydowi dla osoby pomagającej i całej jej rodziny. I tylko w Polsce państwo podziemne karało śmiercią za szmalcownictwo, czyli denuncjację ukrywających się Żydów. To są różnice, pewnie nie tylko te, które
no, odróżniają Polskę od wszystkich innych, w szczególności krajów okupowanych, ale nie tylko okupowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Powinniśmy o tym pamiętać.